Wybór odpowiedniego papieru do drukarki może wydawać się szczegółem, który często pomijamy. Niemniej jednak ma on znaczący wpływ na jakość naszych wydruków oraz ostateczny efekt wizualny. Dlatego warto poświęcić chwilę uwagi na zrozumienie parametrów, gramatury oraz rodzaju papieru przed dokonaniem wyboru. Tu Przemek z Dertusz i w dzisiejszym odcinku pokrótce opowiem o papierze do drukarki. Może ten film pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, jaki papier będzie najlepszy do moich potrzeb. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od krótkiego opisu, jakie są rodzaje papieru do drukarek. Papier do drukarek laserowych i atramentowych, czyli jeden z najczęściej wykorzystywanych rodzajów papieru, to ten przeznaczony do drukarek laserowych, jak i atramentowych. Standardowy papier do druku laserowego charakteryzuje się gładką powierzchnią, idealną do wydruków tekstowych i grafik. Natomiast papier dla drukarek atramentowych może mieć różne rodzaje powierzchni, takie jak matowa lub błyszcząca, wpływające na jakość wydruku. Dostępne są również papiery o różnej fakturze, nazywane często papierem dyplomowym lub ozdobnym. Jednak ich użycie wymaga sprawdzenia, czy nasza drukarka jest przystosowana do pracy z grubszym papierem. Papier fotograficzny do drukarek atramentowych. Ten rodzaj papieru przeznaczony jest do drukowania wysokiej jakości fotografii. Dzięki różnym formatom i wykończeniom, takim jak matowy, błyszczący czy półbłyszczący, można uzyskać różne efekty w wydrukach. Na przykład papier matowy ma gładką, nierefleksyjną powierzchnię i jest dobrym wyborem do drukowania zdjęć artystycznych. Natomiast papier błyszczący jest bardziej refleksyjny i nadaje się do wydruków o intensywnych kolorach. Papier półbłyszczący łączy w sobie cechy matowego i błyszczącego papieru, tworząc między nimi pewną równowagę. W ramach ciekawostki zobaczcie, co zaobserwował pod mikroskopem Wojtek z naszej ekipy. Tak wygląda wydruk testowy z drukarki atramentowej Epson na papierze o różnej powłoce w 40-krotnym powiększeniu. Następnym rodzajem papieru będzie ten do drukarek wielkoformatowych, który jest niezastąpiony do drukowania dużych plakatów, reklam wielkoformatowych czy map. Jest zwykle cięższy i bardziej wytrzymały niż standardowy papier do biurowych drukarek. Dostępny w różnych wariantach, w tym matowym i błyszczącym, w zależności od potrzeb projektu. Papier do drukarek termicznych wykorzystywany jest w drukarkach termicznych, takich jak kasy fiskalne czy drukarki do paragonów. Szybchnoszący i trwały, umożliwiający błyskawiczne wydruki bez użycia tuszu czy tonera. Jednakże może wyblaknąć z czasem, ale można temu zaradzić poprzez delikatne wyprasowanie paragonu żelazkiem. Mówiąc delikatnie, mam m.in. na myśli nastawienie żelazka na niską temperaturę. Istnieje wiele innych rodzajów papieru dostosowanych do specjalistycznych zastosowań. Przykłady to papier samoprzylepny do drukarki, który ma warstwę klejącą na odwrocie. Dzięki niemu wydrukujesz na przykład naklejki na zeszyt lub słoiki. Papier transferowy wykorzystywany do nadruku na koszulkach lub papier do etykiet stosowany do oznaczenia produktów. Przyszedł teraz czas na gramaturę papieru. Czym jest i jak się ją mierzy? Gramatura papieru określa jego gęstość lub grubość, wyrażaną w gramach na metr kwadratowy. Im wyższa gramatura, tym grubszy i cięższy papier. Wybór odpowiedniej gramatury zależy od rodzaju projektu, przy czym grubszy papier zazwyczaj gwarantuje wyższą jakość i trwałość wydruków. Grubszy papier zwykle daje wrażenie wyższej jakości i trwałości, co jest idealne do prezentacji materiałów marketingowych, projektów artystycznych lub oficjalnych dokumentów. Lżejszy papier jest bardziej ekonomiczny i może być odpowiedni do codziennego drukowania dokumentów. Jak dobrać gramaturę papieru? Podział na rodzaj pracy. Najlżejsza gramatura to ta od 60 do 80 gram na metr kwadratowy. Papier stosowany głównie jest do drukowania dokumentów tekstowych, korespondencji oraz ogólnego użytku. Jest lekki, tani i ekonomiczny. Dobry do codziennego drukowania dokumentów biurowych, czyli standardowy papier ksero. Lekka gramatura od 90 do 100 gram na metr kwadratowy. Stosowany głównie do drukowania dokumentów tekstowych, korespondencji oraz ogólnego użytku. Jest lekki, tani i ekonomiczny.
nada się do drukowania raportów czy ulotek. Średnia gramatura 120-150 gram na metr kwadratowy. Często wykorzystywany jest do drukowania katalogów, ulotek, broszur i materiałów reklamowych. Jest wystarczająco trwały, aby prezentować się profesjonalnie. Gruba gramatura, czyli ta powyżej 200 gram na metr kwadratowy. Idealna do drukowania materiałów o wyższej jakości, takich jak plakaty, karty okolicznościowe, kalendarze, dyplomy, zaproszenia czy wizytówki. Oferuje lepszą trwałość i wrażenie solidności. Wybór odpowiedniej gramatury papieru, tak samo jak rodzaju, zależy od pracy drukarskiej i oczekiwanego efektu. Grubszy papier nadaje się do bardziej wymagających projektów, a lżejszy papier jest bardziej ekonomiczny i nadaje się do zastosowań codziennych. Właściwości papieru to zagadnienie specjalistyczne, jednak warto o nim wspomnieć nawet dla samej wartości edukacyjnej. Jasność, gładkość powierzchni czy jego odporność na wilgoć jest zależna od zastosowanej powłoki. Opowiem więc trochę o ich możliwościach. Powłoki to specjalne warstwy, które są nakładane na powierzchnię papieru, aby poprawić jego właściwości i ostateczną jakość. Istnieje kilka rodzajów powłok, które można znaleźć na produktach drukarskich, a każda z nich ma swoje zastosowania. Pierwsza z nich to powłoka błyszcząca Glossy. Nadaje gładką, błyszczącą powierzchnię. Jest idealna do drukowania kolorowych zdjęć i grafik. Zwiększa kontrast i intensywność kolorów. Powłoka błyszcząca jest często stosowana w kalendarzach, broszurach reklamowych i materiałach promocyjnych. Następna to powłoka matowa, czyli mat. Papier z powłoką matową ma nierefleksyjną powierzchnię i jest dobrym wyborem do drukowania tekstów, ponieważ zapewnia doskonałą czytelność. Powłoka matowa jest często używana w raportach, książkach i plakatach. Kolejna to powłoka satynowa, satin. To połączenie cech powłoki błyszczącej i matowej. Daje delikatny połysk, który poprawia wydruki kolorowe, jednocześnie zachowując czytelność tekstu. Jest często stosowana w katalogach, broszurach firmowych i albumach fotograficznych. Powłoka UV to bardzo trwała i odporna na ścieranie powłoka, która jest utwardzana promieniowaniem UV. Jest stosowana na wydrukach wymagającej maksymalnej ochrony, takich jak okładki książek, opakowania i karty biznesowe. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam bardziej szczegółowo temat i teraz będziecie wiedzieć, jaki papier do drukarki wybrać. Jeżeli film okazał Wam się pomocny, zostawcie po sobie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału po więcej takich materiałów. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.